Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest doktor habilitowany Grzegorz Kozera, prezes Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu z Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. 29 października obchodzimy Światowy Dzień Udaru Mózgu. Dzień ustanowiono po to, aby uświadomić społeczeństwu, że udar mózgu jest bardzo groźnym zjawiskiem. Jest on bowiem trzecią co do częstości przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa wśród dorosłych osób. Obecnie borykamy się z epidemią koronawirusa. Pacjenci tym bardziej mają utrudniony dostęp do opieki medycznej. Co jest zatem największym zagrożeniem dla pacjentów z udarem mózgu podczas pandemii? W obecnej sytuacji, jakże trudnej, chyba największym zagrożeniem dla pacjentów z objawami ostrego udaru mózgu są opóźnienia i zaniechania w udzielaniu podstawowej pierwszej pomocy działań ratunkowych w udarze. Generalnie problem ten był już i tak dużym wyzwaniem w okresie przed pandemią. Wiele badań epidemiologicznych prowadzonych w naszym kraju, między innymi w województwie pomorskim, wskazywało, że zarówno rozpoznawalność objawów udaru, tych najczęstszych objawów choroby, czyli wystąpienia nagłego osłabienia kończyn, zaburzeń mowy, bólu głowy czy zaburzeń świadomości, była niedostateczna wśród dorosłych Polaków i również sama świadomość zagrożenia była zbyt niska. To też często pacjenci zwlekali z wezwaniem pierwszej pomocy, z wezwaniem karetki czy z poszukiwaniem dostępu do nowoczesnej formy terapii. A pamiętajmy, że leczenie udaru mózgu tak naprawdę rozgrywa się w kluczowe momenty tej interwencji. To są pierwsze godziny, tak zwana złota godzina udarowa. W tym okresie możemy najwięcej pacjentowi pomóc, czyli no, zasada czasto mózg. W obecnej sytuacji tym bardziej boimy się, że pacjenci będą opóźniali wezwanie pierwszej pomocy, będą bali się szukać fachowej pomocy, dzwonić po karetkę, czy nawet co wcześniej było uznawane za czynnik negatywny, a teraz tym bardziej będzie dodatkowo miało istotne znaczenie, szukali pomocy u lekarza rodzinnego. Strach przed infekcją, strach przed również brakiem możliwości uzyskania tej pomocy w jednostkach szpitalnych, w oddziałach udarowych, potęgowany przez sytuację epidemiologiczną, będzie powodował, że pacjenci będą odraczali wezwanie karetki, będą, obawiamy się, że będą również w sytuacjach mniej nasilnych objawów czy objawów ustępujących, to w przypadku tak zwanego przyjmującego incydentu niedokrwiennego, ci chorzy wówczas będą w ogóle rezygnowali z szukania pomocy medycznej i takie sytuacje już od kilku czy kilkunastu tygodni w praktyce często widzimy. Stąd leczenie będzie opóźnione lub w pewnych sytuacjach wręcz zaniechane. To jest chyba najgroźniejsze w tej chwili, największe zagrożenie dla pacjentów. Już przy tak zwanej pierwszej fali pandemii środowisko udarowe przeprowadziły taką kampanię edukacyjną dla pacjentów: udar nie czeka, nie zostawaj w domu, ale w tej chwili chyba to zagrożenie będzie jeszcze bardziej istotne. Oczywiście dodatkowo zagrożeniem kolejnym będzie sama wydolność tejże opieki i przede wszystkim nie tylko dostęp do leczenia ostrej fazy udaru, który w tym przypadku z racji tego, że prowadzony jest w dedykowanych, wyspecjalizowanych oddziałach udarowych, wydaje się, że będzie jeszcze w taki sposób w największym stopniu zabezpieczony, aczkolwiek oczywiście tutaj też jest szereg zagrożeń, ale równie istotnym problemem będzie później opieka poszpitalna i tutaj zapewnienie pacjentom w ostrej fazie czy po ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu, czyli po zastosowaniu leczenia odpowiedniej rehabilitacji, dostępu do tej rehabilitacji, już wcześniej był z tym bardzo poważny problem, odpowiedniej opieki poszpitalnej, wizyt w poradniach specjalistycznych, kontroli medycznej. To są zagrożenia, które w tej chwili no, będą tylko potęgowane. Pewne problemy, które istniały wcześniej, w tej chwili tylko będą jeszcze silniej widoczne, jeszcze bardziej
będą zagrażały życiu i zdrowiu pacjentów. A czego najbardziej obawiają się pacjenci? No tutaj oczywiście trzeba powiedzieć przede wszystkim, że pacjenci obawiają się, tak jak my wszyscy w tej chwili, infekcji COVID, zakażenia koronawirusem, ale na to nakładają się chyba również inne obawy. Pacjenci obawiają się i to, co widzę wśród moich pacjentów w tej chwili chorych ambulatoryjnych, pacjenci obawiają się braku odpowiedniej informacji, braku odpowiednich regulacji czy odpowiednio wytyczonych ścieżek dostępu do leczenia, do diagnostyki. Boją się, mówiąc wprost, że będą błądzić od przysłowiowego nasza do kajfasza, od ośrodka do ośrodka. Boją się, że często nawet po wezwaniu karetki będą przekierowani do jednostek położonych zdecydowanie dalej od ich miejsca zamieszkania, z czym teraz często się spotykamy z racji wyłączania poszczególnych oddziałów z powodu infekcji wśród personelu. I czyli to też jest dodatkowa obawa naszych chorych. Oni boją się nie tylko infekcji, nie tylko zakażenia koronawirusem, ale również braku odpowiedniej informacji, braku odpowiednich protokołów, uzyskania fachowej informacji, co, gdzie, kiedy, jak, gdzie się udać, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób to uzyskać, z racji tego, że po prostu no, w tej chwili system jest przeciążony tak bardzo opieką nad chorymi z koronawirusem, z infekcją, że no, pozostałe problemy schodzą na dalszy plan i chorzy też mają tego świadomość, tego się boją. No i to również przekłada się oczywiście na lęki dotyczące późniejszej opieki, opieki poszpitalnej, kontroli po udarze, wypisywania leków, badań kontrolnych. To wszystko dla pacjentów też jest, stwarza teraz dodatkowo obawy, bo widzą, jak w praktyce aktualnie wygląda ten dostęp. Czy pacjenci podczas epidemii koronawirusa mogą liczyć na dostęp do nowoczesnych terapii? Jak to wygląda? To pytanie oczywiście przede wszystkim należałoby skierować do osób, które są odpowiedzialne za organizację opieki udarowej w naszym kraju i tutaj mam na myśli czynniki ministerialne, czy osoby, które pełnią odpowiednie stanowiska i są odpowiedzialne za bezpośredni dostęp do tejże opieki na poziomie wojewódzkim, krajowym czy poszczególnych jednostek szpitalnych. Ale jeśli chodzi o samo leczenie ostrej fazy, tutaj chyba jeszcze w największym zakresie można liczyć, że ci pacjenci tą pomoc otrzymają, ponieważ system opieki udarowej w Polsce był systemem zorganizowanym dobrze i przez 20 lat uczyniono bardzo wiele, żeby ten system funkcjonował w sposób najbardziej zbliżony do standardów europejskich. To jest efekt ciężkiej pracy środowiska neurologicznego ostatnich 20 lat. I pewnie tutaj jeszcze najwięcej uda się na tym etapie zachować dla pacjentów, w związku z faktem, że no mamy dosyć dobrą sieć oddziałów udarowych w naszym kraju. Jeśli chodzi o sam dostęp, to oczywiście on będzie nierównomierny, będzie to zależało od poszczególnych obszarów, rejonów. Tak już też było wcześniej przed epidemią koronawirusa. Ten dostęp nie był odpowiednio zrównoważony w całym kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o leczenie ostrej fazy z zastosowaniem najnowszych metod terapii, chociażby trombektomii mechanicznej. To też będzie zależało od tego, jak poszczególne jednostki szpitalne przygotowały się do samej pandemii. Wiem i jak mogę obserwować i wiem z relacji wielu kolegów, to też wygląda różnie. Są jednostki szpitalne, które się przygotowały bardzo dobrze, mają dedykowane ścieżki, protokoły, czy nawet dedykowane pracownie diagnostyczne dla pacjentów z udarem, z podejrzeniem koronawirusem. I tutaj ta opieka dla tych chorych jest zapewniona w sposób bardziej zbliżony do standardów. W innych sytuacjach pewnie będzie wyglądało to gorzej. No i tutaj niestety trzeba powiedzieć jasno, że pewnie pandemia uwypukli, odsłoni pewne różnice, i to, które już wcześniej istniały, i tego musimy mieć świadomość. Jakie są zatem największe wyzwania związane z udarem mózgu i epidemią koronawirusa? O tych wyzwaniach tak naprawdę codziennie słyszymy z mediów, z wypowiedzi
różnych gremiów, nie tylko politycznych, nie tylko organizacyjnych, ale również samych chorych. Na pewno największym wyzwaniem jest utrzymanie ciągłości opieki nad pacjentem z udarem mózgu w sposób przynajmniej minimalny. Mam na myśli ciągłość opieki, czyli leczenie ostrej fazy, ale również opiekę poszpitalną, rehabilitację, wizyty kontrolne czy dalsze prowadzenie pacjenta po udarze, co jest niezwykle ważne. Ten pacjent potrzebuje opieki, potrzebuje dostępu do lekarza nie tylko na poziomie telekonsultacji, co w tej chwili dominuje, no bo wszyscy procedury są jakie są, ale potrzebują takiego normalnego podejścia i możliwości również przedyskutowania wielu problemów, wielu deficytów. Chory po udarze jest to pacjent często z głębokim deficytem, z dużym stopniem dysfunkcji, co generuje lęk, niepokój. U pacjentów po udarze na pewno w znacznej części występuje depresja poudarowa, teraz nasilona dodatkowo wszystkimi czynnikami zewnętrznymi. I tutaj największym wyzwaniem będzie utrzymanie przynajmniej w minimalnym stopniu opieki nad pacjentem, ciągłości opieki, jako ciągłość traktując leczenie ostrej fazy, opiekę poszpitalną, rehabilitację, kontrolę w poradniach poudarowych czy nawet poradniach neurologicznych. I to jest wyzwanie, jeżeli chodzi o zagrożenie, przepraszam, jeżeli chodzi, czy wyzwanie, czy chodzi o pacjenta. A jeżeli chodzi o system tutaj, no w tej chwili największym wyzwaniem jest zapewnienie obsady lekarskiej, obsady pielęgniarskiej. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, polska neurologia mimo wielkiego wysiłku i wielkich osiągnięć, jeżeli chodzi o leczenie ostrej fazy udaru mózgu, pod względem kadrowym, personalnym, i mam na myśli tutaj i nie tylko lekarzy, ale również personel pielęgniarski, rehabilitantów, diagnostów, znajduje się w fazie no, bardzo poważnego kryzysu i ta sytuacja ma miejsce od wielu lat. Pandemia tylko nasili to zjawisko, tylko uwypukli szereg problemów, które istniały wcześniej i to jest chyba największe wyzwanie, jeżeli chodzi o tą naszą medyczną stronę, utrzymanie obsady oddziałów, utrzymanie obsady poradni. To było już wcześniej dużym problemem, teraz to będzie chyba element krytyczny, tak w mojej opinii. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.